Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kościół podaje nam dzisiaj tekst, który zaprasza nas do rozważania na temat dobra i zła, które współistnieją. To dobro i zło jest w nas, wokół nas, w innych ludziach i ogólnie w świecie. Kiedy spoglądamy w kierunku nieba, do czego zachęca nas Jezus, myśląc o Nim, uważniej działamy. To znaczy, nasza modlitwa jest bardziej ufna, nasze czyny sprawiedliwsze i pełne miłości, nasza relacja do innych życzliwsza. W końcu nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten dzień, gdy będziemy musieli zdać relacje ze swojego życia. Wydawać by się mogło, że tyle wieków po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa ludzkość powinna iść prostą drogą do świętości, bo te zbawcze wydarzenia rozjaśniły wszystko, co mówiono o odkupieniu. A dzieje się zupełnie odwrotnie. Im dalej od zmartwychwstania, tym więcej ludzi dalej od Boga. Im dalej od światła, tym lepsze pole do działania dla szatana, który pod przykryciem nocy przychodzi nasiać chwastu, nie tylko na pole, ale w nasze serca. Ziarno, które sieje Jezus, jest dobre. Jest nim dobra nowina, którą znamy, słyszymy, czytamy i o niej rozmyślamy. Za pomocą tego słowa Bóg chce dotrzeć do człowieka i obudzić go z letargu. Jezus, wyjaśniając uczniom przypowieść, pokazuje nam finał tej konfrontacji dobra i zła. Życie wiernego ucznia jest zasiewem, który przyniesie plon. Wszyscy, którzy ulegają wpływom złego, tego dobrego plonu nie posiadają. Każdy, kto nie chce się nawrócić, w swoim środowisku powoduje ferment. Zagłusza to, co dobre, a wskazuje na inną drogę. Po prostu jako społeczeństwo jesteśmy wymieszani. Ten, kto silniejszy, przyciąga na swoją stronę. Wielu ludzi swoim zachowaniem czy słowami odciąga wierzących od drogi wiary. Jednak jest dla nich ratunek. Nie muszą ginąć w tym ogniu, w którym spali się chwasty. Wszystko jest w naszych rękach i słowach. W końcu jesteśmy dobrym ziarnem, które umocnione słowem Jezusa staje się potężniejsze, mocniejsze, roztropniejsze i odważniejsze niż synowie złego. Możemy ich pociągnąć ku Bogu. Papież Benedykt powiedział: od dnia chrztu powinniśmy być przygotowani na przyjęcie łaski, ożywiając wiarę w Pana, który nie pozwala, by zło zapuściło w nas korzenie. Sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego, znajdziemy słowa: Jezus często mówi o gehennie ognia nieugaszanego, przeznaczonej dla tych, którzy do końca swego życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w niej zarazem ciało i duszę. W tej przypowieści rola siewcy jest kluczowa. On otacza troską ziarno i plon, bo Syn Człowieczy troszczy się o ludzi. Obdarza miłosierdziem tych, którzy poszli za Nim. Nazywa ich synami Królestwa. Ale o tych zagubionych troszczy się jeszcze bardziej, bo ci więcej uwagi potrzebują. Często ta pomoc od Jezusa do tych ludzi ma iść przez nas, sprawiedliwych i pobożnych. Bóg każdemu z nas daje to, co pozwala nam kroczyć do świętości, byśmy mogli wzrastać i podnosić tych słabych. Każde nasze działanie w duchu Ewangelii jest naszym plonem. Zbierzmy więc to, co zasialiśmy, walczmy codziennie z całych sił, by w stosownym czasie, stając przed Bogiem, pokazać Mu naręcza pełne aktów wiary, nadziei i miłości, by w naszym życiu dobro zwyciężało. Z Panem Bogiem.